Hej, moje pieczy, z tej strony was od konia, a to jest Hello Neighbor Alpha, druga, ostatnia alfa na tym kanale. Dalszych nie będę nagrywał, ponieważ nie ma to sensu, ponieważ one chodzą już naprawdę kiepsko na tym laptopie. W sensie jakby ja ograłem alfę trzecią i czwartą jakoś na tym laptopie, ale jakby po pierwsze nagrywając to nie wyglądałoby zbyt dobrze, jakby przy nagrywaniu te gry chodzą tragicznie źle. A po drugie te gry po prostu ta gra od alfy trzeciej jest po prostu niegrywalna moim zdaniem. Masa błędów, które nie rozgrywkę. System parkouru został tam wprowadzony, który po prostu nie działa przy tym sterowaniu i przy tej fizyce. Sąsiad baguje się w oknie, itemy spadają przez mapę, także od alfy trzeciej ta gra jest po prostu śmietnikiem, przerostem formatycznym, bullshitem, dlatego Hello Neighbor Alpha 2 to będzie ostatni odcinek z tej serii. Znaczy dwa ostatnie odcinki będzie, pierwszy to jak przed alfę drugą, drugi to będzie taki wiecie, testowanko i takie różne tam konsolowe rzeczy, takie już sekrety i tak dalej. Zaczynamy Space. Mamy tutaj taką cutscenkę, już jak słychać na wstępie, zmieniła się muzyka i zmieniła się cały styl graf się zmienił. Jakby nagrałem tą grę od początku, czy drugi raz, ponieważ za pierwsze nagrania z tej gry byłem na tyle głupi, że te pierwsze nagrania z tej gry po prostu skasowałem. Nie pytajcie jak po prostu je skasowałem, więc nagrałem tą grę jeszcze raz. W każdym razie alfa druga miała być taką alfą tutorialową, która miała być służyć za tutorial finalnej wersji gry i poniekąd jakby to się stało, bo jak poniekąd ta alfa druga, a przynajmniej dom z alfy drugiej został umiejscowiony w akcie pierwszym finalnej wersji Hello Neighbor. No. Oczywiście grafika jest na nowo, więc znowu jak w tosterze, ale no po prostu nie mam gamingowego laptopa, ja to muszę zdzierżyć, to wy też to zdzierżycie. No więc tak, mamy tę listę rzeczy, czyli zapakuj się, to mamy ze sobą, znaleźć dom, znaleźliśmy dom i musimy wejść do środka. Klucz jest pod kamieniem. I o, tu jest, hold the pickup, dobra. Jaki pod tym kamień, ale gdzie jest kamień? A tu jest. Aha, tu jest, muszę w krukach rzucić. Aha, zmienię to sterowanie chyba. Tabu sterowanie. Wybacz, nie chciałem. Dobra, gdzie ten klucz jest? O, jest, dobra, tutaj. No, on tak niebezpiecznie wylądował. Dobra, teraz musimy prawy guziczek myszki. Dobra, czy lewy? Zagadam w ogóle za pierdoły. Tak, nie wyjdziemy. Tak, tu była taka alfa, to i wiecie, oni chcieli pochwalić, jak im bardzo dobrze cutscenki wychodzą. Nie, o, widzicie tutaj, mamy od razu nam gra przeszkodowa, to fajnie. Jakby zmienili sterowanie, bo teraz nie na F się podnosi przedmioty, a na E. Po prostu przytrzymujemy E. No i on nam bierze te przedmioty. Także teraz nie ma F to pick up i E to use. E, jak wciśniemy raz, to nam użyje przedmiot. A jak przytrzymamy E, to nam weźmie przedmiot. Więc teraz tak to zmienili. Trochę prostsze moim zdaniem jest sterowanie, chociaż trochę takie jakby czasochłonne jest to podnoszenie przedmiotu, bo jak to trzeba przytrzymać, to trochę trwa. Dobra. O, mamy kolejną cutscenkę. O, widzicie, mamy dom swój, znaczy to będzie zaraz dom sąsiada, jakby nie patrzeć. O, i tutaj mamy piwnicę, która jest jeszcze lepsza niż w Prialfie. Okej, okay, zamknąłem się tu niechcący, tego nie chciałem. Generalnie możemy się rozejść po tym domku. Co my tu mamy? Karnika nie odpalić chyba nie można. Ale to chyba będzie interaktywne, tak, to będzie interaktywne chyba w alfie trzeciej albo czwartej, nie wiem. Dobra, tu mam łazienkę, kibelek. Dobra, wiecie, żeby tak tutaj nie przeczytać, może tak. Znaczy, żeby taki pewien myk, bo tutaj on będzie 7 na pewno na następnej kartce, więc chcę ustawić tak budynka. I zobaczyć, czy się stanie, jak on tutaj będzie użył kanapy, a tu będą, wiecie, pudła. Więc sobie posprawdzamy to zaraz. I jeszcze trzeci sobie postawimy. Możemy gdzieś się tutaj walnąć, po środku mniej więcej, o. I zobaczymy, co tu się tutaj stanie. Dobra. Musimy teraz ponosić jakieś tam swoje rzeczy do mieszkania, czyli tak jak, wiecie, to by miało miejsce w alfie pierwszej, że też takie rzeczy tam trzeba było wnieść, więc no, wnosimy ten staw swój tutaj. Muzyka musi być ładna, chociaż wiecie, od alfy drugiej ten klimat właśnie gry się zmienił. Ona nie była już taka creepy, nie była chorowata, bo zmieniłem muzykę i ten styl graficzny. I to mnie jednak trochę ubolewa, jakby Hello Neighbor polubiłem za to, że właśnie miało ten horrorowy klimat, tą horrorową muzykę. No to drzwi się zamknęły przed nami tak nagle, nie? Same siebie. Jakby zmienili klimat i mi się tylko nie podoba. Jakby graficznie może spoko, ale szkoda, że ten horrorowy klimat zniknął. Zobaczymy, co sobie tutaj pudełkami zaraz. Ciup rozpieprzy je w cholerę. No i my teraz pójdziemy w sen. Okej, okay, tu nas Nibor molestuje.
zamyka drzwi, czerwony klucz będzie przy nim do wzięcia, tu na karta będzie na stoliku. Tun barykaduje drzwi. Na zukonale. Pije mleko, jak na starego przystało. I tu widzicie, mamy już o wiele potężniejsze, mocniejsze drzwi od tych, co mieliśmy wycie w Alfie. Alfie 1 to nie są już wycie drewniane drzwi, które można tak na skopa rozwalić. To są wycie już potężne drzwi, widać, że tam coś trzyma dla niego istotnego. Tam coś kombinuje ten Karol, jak widzę. I no, styl graficzny jest komplet inny, teraz skupię się takie bardziej krzywe w tej grze, że tak to nazwę. No i hold shift to run. My zbiegniemy, ja przepraszam, że na pewno zdaję FPS jakoś, ale 100 razy powtarzam w filmach, nie mam gamingowego laptopa, błagam, uszanujcie ten fakt. No wy widzicie, no o wiele potężniejsze drzwi tu są teraz, także, ale tak, na pewno będzie się potrzebny łom, żeby zmienić deski i karta. Okej, wchodzimy. No idioto, patrz jak wchodzisz, no teraz się zdradziłeś. O, Karolek już wyczuł, wywąchał mnie. Szybko do szafy. Bo tu jest tutaj takie, trzeba do szafy wejść. Okej. To jest muzyka bodajże chyba z tej cutscenki, co się odpalała po uruchomieniu gry w Alfie 1 i więcej, jeżeli się nie mylę. To chyba było z tej cutscenki pierwszej w Alfie drugiej. Czy w pierwszej, co ja gadam. Okej. Znowu cutscenka. I tu teraz musimy pójść. On nas usłyszy. Nie wiem, co dzieje. O Jezus Maria, nie polecam wchodzić do tej szafy. Ponieważ jakby po pierwsze ona jest zbugowana, się nie chce zamknąć teraz, a dwa jak w tej szafie siedzimy, to klatki spadają. Także ten kącik. Co się stało? Ja widzę wnętrze głowy Karola i... Halo. Co jest? No nie mówcie, że grę muszę zestartować. Się potnę chyba, jak będę musiał grę zestartować, bo to będzie dla mnie za dużo. No, halo, co się stało? O! Dobra, widzicie, zrobiłem coś takiego. Server... Travel level 1. To nam się odbagło. No niestety musimy jeszcze raz to przejść, bo ono się zbagowało. Dobra, jesteś powrotem, mam nadzieję, że tym razem gra się nie zbaguje, bo to będzie po prostu lipne. Tak, Karol tu jest, tak, dobra, czekam, aż przepójdzie. Jak on się rozgląda? Karol, podejrzliwy. Dobra, wchodzimy stąd. Tak, nie, ta alfa wygląda tak, jakby nie chcieli się pochwalić, jakie tu zajebiste cutscenki robią. Proszę, wejdź do szafy. No widzicie, ta szafa jest zbugowana, nie? Tutaj no to jest jakiś nawiedzony teren, tu mi tak dropi FPS-y w dół i ta szafa w ogóle się po prawej stronie nie zamyka. Ten tutaj, co mu jest? What the hell? Czemu on tak... Co jest? Jezus Chrystus... nie rozumiem. Okej, dobra, ogarnęło się, no całe szczęście. Okej, ja tu wejść nie mogę, więc muszę do niego zadzwonić. Szybko stąd się ewakuować. Cześć sąsiedzie. Widzi mnie skurczybyk. O nie. A właśnie on w tej alfie drugiej jest szybszy. O wiele szybszy. Ale niestety bardziej głupy. Tak jak mówiłem, od alfy drugiej zaczynają się dziwne rzeczy z tą grą dziać. W sensie niby da się ją przejść, ale jakby widać, że powoli to idzie w złą stronę. Okej, tu nic nie ma. Potrzebuję od niego ten czerwony klucz wydębić. Na piwnicy też się patrzeć nie mogę, bo mi dropi FPS-y. Co on sika? O Jezus, nie! Boże, widziałem go! Nie! Widziałem go! Ja właściwie zobaczyłem jego narząd. Jezus Maria. Czemu ja tam zajrzałem w ogóle? Co mnie podkusiło? W ogóle możemy do Nibora zadzwonić i on ten telefon na dziwo odbierze. Widzicie, on pójdzie odebrać ten telefon teraz.
Nie wiem, no. Nieważne, chrzanić. Idziemy do niego na YOLO. Ło! Triple fuck! Okej, to było takie trochę specyficzne. Trzeba mu ten klucz podwędzić. Jakby są dwie metody. Pierwsza wykorzystując błąd, druga oficjalna, czeka czy zaśnie. I chyba... Chyba teraz pójdzie zasnąć. Nie, teraz będzie miał bekę z telewizora. Chyba zauważył mnie. Cóż. Nie. Nie, kurwa! Karolku! Widzicie? On jest jakiś głupi. Widzicie? Ja tu stoję blisko niego. I on w ogóle mnie nie chce gonić. On ma dziwne błędy, że widzicie, stoi koło niego. O, teraz mnie nagle zauważył, nie? Ale przedtem mnie w ogóle nie widzi. Tak, przedtem sąsiad już jest bardziej głupi niż przedtem. Widzicie? On jest taki głupi, że ja nie mogę. Widzicie? Nic. O, teraz mnie widzi. No to za debil. Ja nie mogę. Fuck, myślałem, że musi ten klucz rąbać. Dobra. Może poczekajmy po prostu teraz typu normalnie zaśnie, nie? Bo to może... Poszedł tam. No nie będzie znowu sikał. Chyba się w szafie skryje. No on sika, wyzwyczajcie, on sika. A w ogóle na co nie zwróciłem uwagi, to że w pierwszej kartce jak widzimy samochodem, to nasza postać ma jakby szmory, ma ręce, ma nogi w ogóle. I w Alfie 3 będziemy mogli już ten model oficjalnie zobaczyć w całości. Ale w Alfie 2 też się da, tylko trzeba sobie troszeczkę poczytować grę. Ale to będziemy robić wszystko w drugim odcinku. Nie wiem, gdzie on jest. Ale to kurwa. Wciskałem E. Ma kamerę, ma. To wyłącz mu to zasilanie, żeby nie mógł mnie namierzyć przez te kamery. Nie wiem, czy teraz nie pójdzie tylko zobaczyć. Nie, wziąłem tu tyłka, ale w sumie de facto nie wiem po co. Jakbym po prostu teraz spać, byłoby piposko. Nie, na zewnątrz chyba nie wyszedł. Gdzie on jest? Coś ten Nibor kombinuje. Ewidentnie, bo już ta gra mi teraz tak zatnie. A, bo mu zasilanie włączyłem, no to... Nie mogę wejść do szafy. Uff, dobra, udało się. On mnie chyba tu nie potrafi złapać w tej wersji, więc... Więc albo sobie odpuści, albo nie. Odpuścił się, brawo. No, widział jak wchodzę do szafy, ale... Ma wywalony, nie? Już potem mnie nie mogę znaleźć, jak wejdę. Węż jest skubany. Dobrze, dobrze, węż. Biegnie. No nie, no z widzą, no dobra, łapnie, bo... Aha. Czekajcie. No kurde, myślałem, że mu te grudze rąbię. Chodź tu podejść, może się już uda, nie? No kurde, no. Sprawdzał, no i szukał.
wdeb własną pułapkę, co za idiota. Nie, robimy to inaczej, przykro mi, robimy to inaczej. Serio. No, wiecie, no naprawdę flashbacki mam zachwyczy teraz. Chodź tu. Karolko! Chcesz dostać w mordę? Dziękuję za współpracę. Dziękuję bardzo. Współpraca powiodła się pomyślnie. Więc teraz to mi mocno ułatwia grę. Zamykaj drzwi. Zamykaj drzwi, żeby on tu nie wszedł. Ten klucz nie będzie nam potrzebny. I teraz potrzebujemy tych dwóch rzeczy. Wytrychu. I łomu do piwnicy. Możemy teraz sobie stąd iść. Na szczęście w tej... Jezus Maria. Na szczęście w tej wersji... Jakby nie patrzeć, on jak nas złapie, to nam itemy zachowuje, więc to jest dobrze. Więc teraz możemy sobie odpalić to pierwsze. I ten wytrych będzie potrzebny tutaj. No, użyj. Wywalamy, bo niepotrzebne. Możemy to wziąć, bo można tą strzelbą Karola trafić. Klucz francuski będzie potrzebny tutaj. Teraz pójdzie prosto w miarę. Używamy tego. Otwieramy. Wywalamy. Chciałem na górę wyjść. On tu jest gdzieś w pobliżu. Wejdź na górę. No patrz, no. No, no, no. No i co się dzieje? Dobra, wszedł na górę. Karol po drabinie wchodził w tej wersji. Nie umie po drabinie, więc jakby wszystko w porządku mamy. I tu gdzieś była dziura w dachu. I teraz tak. Hopsa za. Tu jest karta. Bierzemy tą kartę. Bo ona będzie potrzebna. Bierzemy sobie krzesło. Tu sobie wybijemy szybę. Uwielbiam dźwięk tłuczonego szkła w tej grze, naprawdę. Spacja, I guess. Prowadzili skakanie przez okna, to jest dużo na plus, bo wcześniej to skakanie przez okna i wchodzenie przez nie było trochę takie mech. Spróbujmy tą piwnicę ogarnąć. Tylko tu niestety wydrobi mi, tylko jak widzicie, no, jak widzicie niestety, ale jakby stoję przy tej piwnicy, mam 5 klatek na 5 FPS-ów na krzyż, więc to jest po prostu tragedia, ale no trudno. No i teraz jeszcze karta. Już myślałem, że mi się uda, już otworzyłem te cholerne drzwi, nie? Nie! Nie, Karol, nie. Karolku, no nie. Nie bądź... Kamem, tylko pozwól mi współpracować. No Jezu, Karol, no. Potrzebuję tylko wyjść z twojej piwnicy, no to tylko tyle, no. Jezus Maria, no cukier potrzebuje z twojej piwnicy pożyczony, Jezus Maria. Ja wiem, że cukier to trzeba zroszczyć, się nie spodzielić, ale bez przesady. No, wybił się okno. Cały Karol wybija się okno. Zaraz tam bije na Jolo, wiecie co? Chociaż dobrze, że rozbił to okno, bo teraz teoretycznie jak na przykład będzie w kibelku sobie się robił, to wtedy ja wbijam przez okno, otwieram piwnicę i wchodzę. No, nie muszę otworzyć piwnicy, ona jest otwarta już od razu. No patrz, no. Miał przeskoczyć, nie? Przeskoczy. I wchodzimy. No i tu jest taka dziwna, mocno... Ogarnij się. To jest taka dziwna, mocno psychodeliczna piwnica. Generalnie on nas teraz nie goni. Muzyka jest taka, jakby niby nas gonił, ale on wcale nie goni. Mamy sobie taką piwnicę ze świeczkami jakimiś dziwnymi. Tu mamy jakiś, nie wiem, ołtarz czy coś, nie wiem, jakiś ten misiek tutaj. No i tu mamy drzwi, za którymi jest napis Hello Neighbor Game Com. No i tak wygląda pierwsza, czy druga alfa Hello Neighbor. Tak jak mówiłem, ona jest krótka, dlatego że miała być taka tutorialowa pokazująca, która miała być tutorialem do Hello Neighbor finalnego i de facto jakby ten dom z Hello Neighbor, albo cała ta alfa, już nie pamiętam, została potem wykorzystana jako akt pierwszy w finalnej wersji Hello Neighbor. Ale to będzie, nie będzie ostatni odcinek z Hello Neighbor Alpha 2, ponieważ będzie jeszcze drugi, gdzie będziemy właśnie odkrywać sekrety poziom, bawić się kodami, przelatywać przez ściany i tak dalej i zobaczymy, czy tam różne fajne rzeczy. A są dosyć ciekawe, bo zostawili nam twórcy konsolę.
Więc to jest fajna rzecz, więc to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Mi się grało fajne. Na razie.